Halo, halo, witam serdecznie. W dzisiejszym materiale przedstawię wam listę 20 najbardziej interesujących nadchodzących gier horrorów, które to powinny wyjść na przestrzeni kolejnych lat. W tym miejscu będzie to przede wszystkim 2025, ale będą także tytuły wychodzące pod koniec 2024, albo także w bardziej odległej przyszłości. Dodatkowo cała lista będzie posegregowana względem, powiedzmy, ważności, czyli że dopiero pod koniec zobaczycie te najbardziej interesujące czy też przerażające produkcje. Dobra, w takim razie to było na tyle w ramach wstępu, więc przejdźmy do samej listy, zapraszam! Na 20. miejscu stawiam Routine. Jest to survival horror science fiction przedstawiany z pierwszej osoby. Jesteśmy w nim rzuceni do opustoszałej stacji na Księżycu, która to została zaprojektowana w stylistyce futuryzmu z lat 80. Od strony rozgrywki myślę, że może to przypominać na przykład Alien Isolation, tylko że w tej produkcji zamiast kosmitów musimy sobie raić na ogromne, straszne roboty. Jest to gra, która znajduje się w produkcji od bardzo długiego czasu. W sumie pierwszy raz została zapowiedziana jeszcze w 2012 roku, no i potem była jeszcze wielokrotnie przekładana. Jedynie w 2022 otrzymaliśmy krótki gameplay, który właśnie teraz możecie zobaczyć na ekranie. Niestety gra nie otrzymała jeszcze konkretnej daty premiery, ale wiadomo, że wyjdzie na PC-ta oraz na obie generacje Xboxa. Kolejna interesująca gra w klimatach science fiction to Retrieval. W grze wcielamy się w bohaterkę Hannah Loesch, która to jest doświadczoną dowódczynią zespołu badawczego. Będziemy musieli nią zbadać pewien mroczny kompleks badawczy, który to znajduje się na zupełnie innej planecie. Pierwszy kinowy zwiastun otrzymaliśmy w 2023, natomiast niedawno na Gamescomie 2024 dostaliśmy pierwsze fragmenty z silnika gry. Trzeba przyznać, od strony graficznej gra prezentuje się rewelacyjnie, no bo jest to w końcu nowy silnik Unreal Engine 5. Niestety nie dostaliśmy jeszcze żadnych fragmentów gameplayu, więc ciężko powiedzieć, jak to będzie wyglądało od strony rozgrywki. Jeżeli miałbym obstawiać, pewnie jakiś Dead Space, czy też może The Callisto Protocol. Na samą premierę trzeba będzie jeszcze sporo poczekać. Z tego co widzę bowiem na oficjalnym zwiastunie na PlayStation, gra planowana jest bowiem na 2026. Następna interesująca gra indie to Carnival Hunt. Jest to nieasymetryczny horror nastawiony na rozgrywkę 1-4 graczy. Z jednej strony możemy się wcielić w drużynę króliczych animatroników. Naszym zadaniem ma być wtedy wykonywanie szeregu kluczowych czynności, aby finalnie wydostać się z całej areny. Z drugiej strony możemy się także wcielić pewnego potwora, którego głównym zadaniem jest oczywiście załatwienie tych wszystkich animatroników. Wiadomo, że w tym miejscu zobaczymy kilku potworów o zupełnie innych umiejętnościach. W grze możemy znaleźć kilka dosyć unikalnych elementów rozgrywki. Na przykład po całej mapie będą rozsiane różne inne animatroniki, wśród których będziemy mogli udawać zmarłego. Niestety na stan obecny nie ma jeszcze informacji o dacie premiery. W każdym razie jeszcze w 2023 były z tego przedstawiane dłuższe gameplaye, więc myślę, że do oficjalnego wydania nie trzeba będzie jednak czekać aż tak super długo. Kolejna gra o klimatach science fiction to Alien Rogue Incursion. Od razu można zobaczyć duże podobieństwo do Alien Isolation, na przykład poprzez ten charakterystyczny czujnik ruchu. W nowej odsłonie zobaczymy jednak kluczowe różnice. Po pierwsze, będzie to rozgrywka nastawiona na wirtualną rzeczywistość, co oczywiście zagwarantuje zupełnie inne doznania. Z tego co wiadomo, w nowej produkcji zobaczymy także o wiele większą ilość akcji. Na przykład w jednym momencie będziemy mogli walczyć na kilku kosmitów naraz. Premiera gry nie jest aż tak odległa, jest ona bowiem planowana na 19 grudnia. Zula Hendrix, signing off. Następny tytuł indie godny uwagi to Echoes of the Living. Gra wzoruje się przede wszystkim na klasykach z lat 90., jak na przykład na pierwszych odsłonach z serii Resident Evil czy też Silent Hill. Akcja gry ma się odbywać w roku 1996 w niewielkim miasteczku osadzonym w Europie. Pewnego razu w mieście tym pojawiła się tajemnicza mgła,
a ludzie zaczęli przemieniać się w straszne zombiaki. Muszę przyznać, że gra prezentuje się bardzo dobrze od strony graficznej. Naprawdę, wszelkie otoczenia prezentują się bardzo szczegółowo, co wyróżnia jednak tą produkcję na tyle konkurencji. Budzi to w szczególności duże wrażenie z tego względu, że jest to bardzo małe studio, z tego co rozumiem złożone z dwóch deweloperów. Obecnie gra planowana jest jakoś na 2024, ale nie ma jeszcze konkretnej daty premiery. Dosyć podobnie prezentuje się także Post Trauma. W grze wcielamy się w pewnego konduktora, który ze względu na traumę z przyszłości trafił do zupełnie innego, mrocznego wymiaru. Można zauważyć, że cały ten wymiar wzorowany jest przede wszystkim na jakichś podziemnych stacjach, no ale im dalej w fabułę, możemy się napotkać na coraz to dziwniejsze rzeczy. Rozgrywka ma się skupiać przede wszystkim na eksploracji świata, na rozwiązywaniu licznych łamigłówek, no jeszcze na unikaniu różnych przerażających potworów. Dodatkowo gra została postawiona na silniku Unreal Engine 5, co gwarantuje grafikę na całkiem niezłym poziomie. Tytuł planowany jest już na 29 października tego roku, na PC-ta, PS5 oraz na Xboxa serii X oraz S. Myślę, że niesamowicie interesującym pomysłem jest również By Sweet Carol. Z jednej strony gra charakteryzuje się przepiękną, odręcznie rysowaną grafiką, niczym z jakichś pierwszych bajek Disneya. Z drugiej strony będzie to jednak o wiele bardziej mroczna fabuła, właśnie idąca w klimaty survival horroru. W grze jesteśmy rzuceni do pewnego nawiedzonego sierocińca, jakoś z początku XX wieku. Jako gracze wcielamy się w dziewczynkę o imieniu Lana Banton, która to musi odnaleźć swoją najlepszą przyjaciółkę, czyli tak zwaną Carol Simmons. Sprawa nie będzie oczywiście jednak aż taka prosta. Będą na nas czekały bowiem różne potwory, przede wszystkim w postaci pewnego tajemniczego, ogromnego dziadka. Oczywiście bohaterka nie będzie miała szans w bezpośrednim starciu, będziemy musieli zatem przede wszystkim się chować czy też uciekać. Nie zabraknie jednak kilku dosyć interesujących trików w naszym arsenale. Będziemy mogli na przykład zamienić się w mniejszego królika, żeby na przykład dostawać się w jakieś trudno dostępne lokacje. Obecnie gra planowana jest jakoś na 2025 na wszystkie najważniejsze platformy. W zaawansowanej produkcji znajduje się także A Quiet Place: The Road Ahead. Jest to nowy horror nastawiony na rozgrywkę dla jednego gracza, wzorowany na popularnej serii filmów horrorów. W grze jesteśmy rzuceni do postapokaliptycznego świata, w którym to znajdują się dosyć przerażające mutanty. Z jednej strony są one całkowicie ślepe, ale z drugiej strony mają naprawdę bardzo wyczulony słuch. W związku z tym każda nasza akcja, w której to wywołamy jakikolwiek dźwięk, może być naprawdę śmiertelnie niebezpieczna. Jeżeli tytuł was zainteresował, to premiera wcale nie jest aż taka odległa. Jest ona planowana na 17 października na PC-ta, PS5 oraz na Xboxa serii X oraz S. Teraz będą dwa tytuły znajdujące się w produkcji od dłuższej pory, no i pierwszy z nich to Ill. W grze jesteśmy rzuceni do pewnej tajemniczej, mrocznej wioski, która to została opanowana przez pewien wirus. Patrząc po zwiastunach, myślę, że gra może przypominać na przykład ostatnie odsłony z serii Resident Evil, na przykład 7 czy też 8. Ale z drugiej strony znajdziemy w niej także bardzo interesujące urozmaicenia. Przede wszystkim będzie się ona charakteryzowała chyba najbardziej zaawansowanym systemem destrukcji przeciwników. Najciekawsza sprawa jest jednak taka, że jeżeli pozostawimy takie zwłoki, no to później będą one mogły coraz bardziej mutować, tworząc jeszcze bardziej przerażające potwory. Gra znajduje się w produkcji od dłuższej pory, no i w sumie ostatni zwiastun, jaki był przedstawiany, odbył się w 2022. W sumie deweloperzy wstawiają jeszcze jakieś pojedyncze, mniejsze update'y na mediach społecznościowych, no ale dalej nie otrzymaliśmy jeszcze informacji o dacie premiery. Kolejną
kolejna gra, która znajduje się w produkcji od dłuższej pory, to Project Mara. Za grę odpowiada doświadczone studio Ninja Fury, które do tej pory było znane z serii Hellblade. Oryginalnie Project Mara został zapowiedziany jeszcze w 2020 roku, no i od tamtej pory nie było o tym żadnych dodatkowych nowości. Wiadomo jednak, że deweloperzy skupiali się oczywiście na Hellblade 2, no jako że ostatnio mieliśmy z tego oficjalną premierę, no to Project Mara wydaje się być ich kolejnym krokiem. Więc kto wie, być może niedługo otrzymamy z tego kolejne nowości. Myślę, że na wysokie miejsce zasługuje także Tormented Souls 2. Pierwsza odsłona wychodziła w 2021 roku. Była to mniejsza gra indie, która to otrzymywała całkiem wysokie oceny, w szczególności od graczy, na poziomie ponad 80%. Gra wzoruje się na klasykach z gatunku, jak na przykład na Resident Evil, na przykład poprzez rozmieszczanie kamer w statycznych lokacjach. Wiadomo, że tym razem akcja gry będzie odbywała się w zupełnie nowej lokacji. Ma być to małe miasteczko południowoamerykańskie o nazwie Puerto Miller. Cała ta wioska została opanowana przez pewną tajemniczą religijną sektę, co będzie musieli zbadać główną bohaterką. Premiera gry planowana jest jakoś na 2025, no i wyjdzie wtedy na PC-ta, PS5 oraz na Xboxy serii X oraz S. Myślę, że do dzisiejszej listy warto także zaliczyć Jurassic Park Survivor. Deweloperzy określają tą produkcję jako grę przygodową przedstawioną z pierwszej osoby, ale z tego co widać na pierwszych zwiastunach, znajdziemy w tym także liczne elementy horroru. Jako gracze wcielimy się w panią doktor o imieniu Maya Joshi, której to nie udało się uciec pierwszego dnia z parku jurajskiego. Zamiast tego będziemy musieli sami sobie radzić na własną rękę, żeby jakkolwiek wydostać się z tej strasznej wyspy. Na krótkich fragmentach gameplayu możemy zauważyć na przykład unikanie dinozaurów, z którymi raczej nie będziemy mieli szans w bezpośrednim starciu. Więc tak, myślę, że pod tym względem może to wyglądać jak typowy horror. Niestety na stan obecny nie ma jeszcze informacji o dacie premiery, ale wiadomo, że gra wyjdzie na PC-ta, PS5 oraz na Xboxy serii X oraz S. W produkcji znajduje się także kilka bardzo interesujących gier z serii Silent Hilla. No i pierwsza z nich to Silent Hill Townfall. Za grę odpowiada mniejsze studio indie o nazwie No Code, natomiast są to całkiem doświadczeni deweloperzy. No i wcześniej stali na przykład za takimi tytułami jak Stories Untold czy też Observation. Na tej podstawie otrzymywali całkiem pozytywne oceny. Odnośnie ich nowego Silent Hilla, no to do tej pory otrzymaliśmy tylko i wyłącznie kinowy zwiastun, jeszcze w 2022, no i od tamtej pory nie było żadnych dodatkowych nowości. Jedynie na Twitterze od twórców możemy zobaczyć kolejne posty o pracę, więc przynajmniej wiadomo, że gra dalej znajduje się w zaawansowanej produkcji. Niestety do tej pory nie ma jeszcze informacji o dacie premiery, ani nawet o samych platformach. W zaawansowanej produkcji znajduje się także trzecia odsłona z serii Little Nightmares. Jest to przygodowy survival przedstawiony w widoku 2,5D. Jako gracze będziemy sterowali po raz kolejny dwójką bohaterów, którzy to muszą uciec ze straszliwej krainy. Po raz kolejny w grze znajdziemy tryb dla jednego gracza, gdzie to drugi bohater będzie sterowany przez sztuczną inteligencję, ale po raz pierwszy zobaczymy także tryb kooperacyjny do dwóch graczy. Warto jeszcze powiedzieć, że za dwie pierwsze odsłony stało studio Tarsier Studios, natomiast za trójkę będzie odpowiadało już studio Supermassive Games. Nie ma się jednak co przejmować, ten drugi deweloper również jest bardzo doświadczony, no i odpowiadał wcześniej za bardzo liczne inne horrory, czyli na przykład Until Dawn, The Quarry, czy też za całą serię The Dark Pictures. Ich najnowszy Little Nightmares 3 planowany jest na 2025, no i wyjdzie wtedy na wszystkie najważniejsze platformy. No i kolejna gra od tego samego dewelopera, a mianowicie Directive 8020. Jest to kolejna gra z serii The Dark Pictures, no i charakteryzuje się bardzo podobnym gameplayem. Znajdziemy w niej zatem duże nastawienie na podejmowanie decyzji,
co będzie miało kluczowy wpływ na przebieg historii, także na życie głównych bohaterów. Tytuł prezentuje się całkiem interesująco od strony fabularnej. W grze będziemy bowiem rzuceni na pewien rozbity statek kosmiczny, na którym pojawiła się tajemnicza forma życia. Kosmita ten będzie potrafił przyjmować różne kształty, na przykład naszych członków zespołu. Myślę, że może to zagwarantować kilka bardzo niespodziewanych zwrotów akcji. Tytuł planowany jest jakoś na 2025 na PC-ta, PS5 oraz na Xboxy serii X oraz S. Wspominałem wcześniej o Little Nightmares 3. W produkcji znajduje się także bardzo podobny tytuł, a mianowicie Reanimal. Po raz kolejny będzie to przygodowy horror, w którym to będziemy sterowali dwójką bohaterów. Można nawet powiedzieć, że ta produkcja charakteryzuje się jeszcze bardziej zwariowaną fabułą niż w Little Nightmares, ponieważ tutaj będziemy musieli uciekać przed różnego rodzaju zmutowanymi zwierzętami. Można mieć wątpliwości, co stawiać wyżej. Czy Little Nightmares 3, czy może ten nowy Reanimal? Myślę jednak, że ta druga pozycja prezentuje się jeszcze bardziej interesująco. Za grę odpowiada bowiem doświadczone studio Tarsier Studios, które to wcześniej odpowiadało za dwie pierwsze odsłony z serii Little Nightmares. Więc tak, mają jednak trochę większe doświadczenie, jeżeli chodzi o podobne tytuły. Niestety nie ma jeszcze informacji o dacie premiery, ale wiadomo, że gra wyjdzie na PC-ta, PS5 oraz na Xboxa serii X oraz S. No i teraz bardzo ważna produkcja, która jest w sumie najbliżej swojej premiery, a mianowicie Silent Hill 2 w wersji remake. Oryginał wychodził dawno temu, jeszcze w 2001 roku, no i w sumie do tej pory uważana jest za jedną z najlepszych horror gier w historii. W remake'u mamy znaleźć wiele interesujących nowości. Przede wszystkim akcja ma być przedstawiana z perspektywy z trzeciej osoby, z nadramienia głównego bohatera, co może przypominać najnowsze odsłony z serii Resident Evil. Wiadomo również, że miejsce akcji ma być trochę powiększone w porównaniu do oryginału. Zobaczymy na przykład kilka zupełnie nowych budynków, czy też innych mrocznych lokacji. No i oczywiście trzeba wspomnieć, że za grę odpowiada polskie studio Bluebird Team, które do tej pory odpowiadało za liczne inne horrory, czyli na przykład Layers of Fear, The Medium, Blair Witch, czy też Observer. Na tej podstawie otrzymywali zazwyczaj całkiem niezłe oceny, na poziomie około 70%. Można się jednak spodziewać, że teraz jak przychodzą oni na popularną serię Silent Hilla, no to bez wątpienia będzie to ich najbardziej popularna produkcja. Premiera gry planowana jest już na 8 października tego roku, no i wyjdzie na PC-ta oraz na PlayStation 5. No i teraz przejdziemy sobie do topowej trójki. Myślę, że te produkcje są naprawdę niesamowicie interesujące, że mogą wpływać na cały gatunek gier horrorów, ale także są na mniej więcej podobnym poziomie. I ciężko powiedzieć, która z nich będzie najważniejsza. Pierwsza z tych gier to OD. Jest to najnowsza gra od studia Kojima Productions, do tej pory znanego z serii Death Stranding. Warto jednak przypomnieć, że Kojima odpowiadał również za P.T. Silent Hills. Było to bardzo mroczne demo nowego Silent Hills, które później zostało anulowane, no ale nawet to samo demo zostało uznane za jedną z najlepszych horror gier w historii. Natomiast przechodząc już do samego OD, jest to po raz kolejny bardzo tajemnicza produkcja. Do tej pory otrzymaliśmy tylko i wyłącznie krótki zwiastun jeszcze w 2023, który to przedstawiał aktorów głosowych wymawiających jakieś krótkie kwestie. Kojima zapowiadał również, że będzie to zupełnie inny rodzaj rozgrywki w porównaniu do innych horrorów, coś pomiędzy grą oraz filmem. Jeszcze inna interesująca sprawa, w 2022 otrzymaliśmy przeciek gameplayu, który w sumie nawet do dzisiaj możecie zobaczyć na YouTubie, ale raczej wolę nie zamieszczać tego w obecnym materiale. Na gameplayu tym możemy zobaczyć pewną bohaterkę przemierzającą różne mroczne lokacje. Interesująco prezentuje się w szczególności praca kamery, która powiedzmy krąży wokół głównej bohaterki i prezentuje jakieś nietypowe ujęcia. Dodatkowo na końcu przecieku możemy zobaczyć także tytuł Overdose, co być może jest rozszerzeniem do skrótu OD.
Do tej pory niestety nie ma żadnych informacji o dacie premiery czy też o platformach. Warto jednak powiedzieć, że wydawcą jest Xbox Game Studios, więc w szczególności Xbox wydaje się być najbardziej prawdopodobny. Na drugim miejscu stawiam kolejną odsłonę z serii Resident Evil, czyli prawdopodobnie Resident Evil 9. W sumie do tej pory nie otrzymaliśmy z tego żadnych gameplayów, żadnych zwiastunów. Jedynie kilka miesięcy temu gra została rzeczywiście potwierdzona na wydarzeniu Capcom Next. Mimo iż do tej pory nie ma o tym jakoś wielu informacji, to myślę, że premiera wcale nie jest aż taka odległa. Zobaczcie na przykład na ostatnią historię z serii Resident Evil, poczynając od siódemki. Można zaobserwować, że pomiędzy dwoma odsłonami z głównej serii, licząc w to także remake'i, jest przerwa maksymalnie 2 lat. Jako że remake 4 wychodził na początku 2023, no to obstawiałem, że 9 wyjdzie na początku 2025. Na stan obecny wydaje się to jednak trochę mniej prawdopodobne, jako że nie mamy jeszcze żadnych zwiastunów czy też gameplayów. Jeżeli teraz miałbym jakoś obstawiać, myślę, że pierwszy zwiastun otrzymamy jakoś w połowie 2025. No, oficjalna premiera wyjdzie jakoś na przełomie 25 i 26. Oczywiście są to tylko i wyłącznie moje przewidywania, ale myślę, że mniej więcej pokrywają się z dotychczasową historią deweloperów. No i myślę, że na pierwsze miejsce najbardziej zasługuje Silent Hill F. Jest to kolejna 9. odsłona z głównej serii, w sumie pierwsza od 2012 roku, kiedy to wychodził Silent Hill Downpour. Wiadomo, że w najnowszej odsłonie zostaniemy rzuceni do pewnej małej wioski, znajdującej się w Japonii, wszystko w latach 60. XX wieku. Można zaobserwować, że motywem przewodnim mają być pewne czerwone kwiaty. Są to tak zwane czerwone pajęcze lilie, które to w Japonii są symbolem śmierci. Za grę będzie odpowiadało studio Neobats Entertainment, do tej pory było to raczej studio pomocnicze, które to pomagało w wytwarzaniu ostatnich odsłon serii Resident Evil. Dodatkowo warto także wspomnieć, że za fabułę ma odpowiadać tak zwany Ryukashi 07. Odpowiadał on wcześniej za serię anime When They Cry, czyli na przykład Higurashi albo Umineko. No i są to jedne z najbardziej porąbanych horrorów anime, jakie to kiedykolwiek powstały w historii. Do tej pory z gry otrzymaliśmy tylko i wyłącznie krótki zwiastun, który to został przedstawiony w 2022. No i niestety od tamtej pory nie było o tym żadnych dodatkowych nowości. Dobra, więc to było na tyle na dzisiejszy odcinek. Po lewej stronie trzymajcie łącze podsumowanie. Po prawej stronie trzymajcie natomiast dodatkową listę innych interesujących tytułów, które albo postawiłbym na kolejnych miejscach, albo może nie do końca pasują do dzisiejszej listy. Więc tak, piszcie w komentarzach, które z gier postawilibyście wyżej albo niżej, czy może zabrakło wam jakichś zupełnie innych produkcji. Jeżeli materia wam się spodobał, polecam także zostawić lajka za dzwonka po kolejne, codziennie wychodzące odcinki, także w postaci podobnych top list. Polecam również wbić na mojego Discorda, czy też wesprzeć mnie na stronie Patronite. Dobra, więc dzisiejszy odcinek to było na tyle. Ja się z wami żegnam, no jutra,